Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kościół Święty, drodzy wierni, ustanowił Święto Matki Boskiej Różańcowej z powodu specjalnej okazji. Właściwie to święto było najpierw ustanowione jako Święto Matki Boskiej Zwycięskiej. Na pamiątkę i na jako dziękczynienie za zwycięstwo lepanteńskie w 1571 roku, które miało miejsce 7 października tego roku. Wiemy dobrze z historii, że wojska chrześcijańskie, flota chrześcijańska, flotylla pokonała przeważające siły tureckie dzięki zjednoczeniu wojsk chrześcijańskich. Nie było to proste. Wysiłki dyplomatyczne świętego Piusa V papieża dały tu pozytywny efekt, ale przede wszystkim również dzięki ogromnemu wysiłkowi w postaci krucjaty różańcowej. Modlitwy, która miała bardzo określony charakter. Różaniec święty w taki, ten różaniec, który my głównie odmawiamy, to jest ten dominikański. Jego źródła są co prawda z czasów jeszcze przed świętym Dominikiem, bo już wcześniej modlono się czymś na kształt różańca świętego, ale świętemu Dominikowi właśnie objawiła się Matka Boska i dał mu szczególne poruczenie, by rozpropagowywał różaniec święty i przy pomocy tejże właśnie modlitwy praszał szczególne łaski. Jest to takie bardzo dla wielu mogło być zaskakujące, że święty Dominik, który założył zakon bardzo intelektualny, ten zakon, z którego pochodziło wielu wybitnych świętych teologów, jak chociażby święty Tomasz z Akwinu, ten głównie on, święty Antonin z Florencji, wielu, wielu innych, otrzymał za zadanie rozpropagowanie różańca świętego. Bardzo prostej modlitwy, która jest, nadaje się do odmawiania zarówno dla wielkich teologów, jak i dla najprostszych z prostych. Ta modlitwa jest zatem modlitwą katolicką, łączącą wszystkie stany i wszystkich ludzi. I ta modlitwa na różańcu świętym wyglądała na początku trochę inaczej niż obecnie, była nieco krótsza. Z biegiem czasu, pod wpływem opatrzności Bożej Ducha Świętego rozwijała się. Kościół Święty zatwierdzał takie jak najlepsze wersje różańca świętego, między innymi tajemnice. I właśnie w XV wieku błogosławiony Alain de Rupel, czy też Alain de la Roche, zwany błogosławionym, ostatecznie ustalił 15 tajemnic różańca świętego. Tajemnice radosne, bolesne i chwalebne w takim dokładnie kształcie, jakim my je do tej pory odprawiamy. To jest druga połowa XV wieku. I wtedy nastąpił wysyp prac różańcowych, które już wcześniej istniały, ale w nieco innej formie. Pierwsze było w Kolonii, kolejne pojawiały się w różnych miastach, we Wrocławiu, w Krakowie. Bractwo różańcowe powstało około 1484 roku, więc już ponad 530, prawie 540 lat temu. I to bractwo różańcowe było takim prawzorem dla różnych innych bractw. I odmówienie różańca świętego odbywało się wtedy nie tylko indywidualnie, raczej indywidualne odmawianie było tą mniej ważną formą. Odprawiono procesje różańcowe, były stacje różańcowe, takie jakie my mamy w kaplicy pod stacjami Drogi Krzyżowej, jest 15 tajemnic różańcowych. Odprawiono procesje, odśpiewywano różaniec święty, zwłaszcza przy różnych okolicznościach, takich naglących, różnych zagrożeń. Tak było w czasach świętego Piusa V, kiedy cały okrąg ziemi, ten katolicki, włączył się w modlitwę różańcową. W modlitwy różańcowe, w procesje różańcowe, w śpiew różańca świętego. W zakonie dominikańskim każde bractwo różańcowe ma swojego promotora i promotor różańca świętego jest osobą, która jest, można powiedzieć, drugą osobą w klasztorze, po przełożeniu. Jest to bardzo ważna funkcja, dlatego że różaniec święty był zawsze tak bardzo ważny. Nawet można taką ciekawostkę powiedzieć, że ponieważ u dominikanów nie ma ścisłego ubóstwa, tak jak u franciszkanów, to promotorzy dostawali nawet specjalną pensję na różne wydatki, by mogli z nich pokrywać swoje potrzeby, by mogli po prostu otrzymać, by mogli też łatwiej rozpropagować różaniec święty, gdzie tylko się da. Na różańcu świętym wypraszano bardzo wiele zwycięstw. Nie tylko to pod Lepantą, również to pod Chocimiem w
1621 roku było wyproszone na różańcu świętym. Rok wcześniej wojsko polskie poniosło sromotną klęskę pod Cecorą. Polski wódz, jemu odcięto mu głowę i zawieszono na pice. Co ciekawe, przed tą klęską nie odbyła się, jak zazwyczaj się odbywała, w Krakowie procesja Różańca Świętego. Władze nie, że tak powiem, nie prosiły dominikanów, by to zrobiły. I gdy przyszła następna potrzeba i wojna chocimska, bo to była cała wojna, krótka, ale wojna, już nie zaniedbano tego i dominikanie od Waweru przeprowadzili wielką procesję, aż do swojego klasztoru, do kościoła przy Najświętszej Trójce. I w tej procesji uczestniczyli nie tylko prości wierni, ale wszystkie władze państwowe, miejskie, cechowe. Szedł w tej procesji kto tylko mógł, kto był rzymskim katolikiem. Do bractw różańcowych zapisywali się w tym czasie królowie. Poczytywali sobie to za wielki przywilej. Nie tylko zapisywali się do nich, ale również odmawiali Różaniec Święty i dawali dobry przykład przez odprawienie Różańca Świętego. To jest bardzo ważne, bo jest taka zła opinia, by tak rzec, o Różańcu Świętym, że to jest modlitwa czy to niewiast, czy to starszych osób. Mężczyźni często wstydzą się Różańca Świętego. A były takie szczęśliwe czasy, w których Różaniec Święty, jego noszenie i odmawianie go publicznie było powodem do wielkiej, wielkiej dumy. I zwycięstwo chocińskie w 1621 roku było wyproszone właśnie między innymi dlatego w ten sposób, że odbyła się wielka procesja po ulicach Krakowa ze śpiewanym Różańcem Świętym. Rok wcześniej od zaniedbania tego można powiedzieć religijnego obowiązku to prowadziło na pewno do upadku wojsk polskich w bitwie pod Cecorą. To zwycięstwo było jednym z największych zwycięstw w polskiej historii. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Nie jest to, zapomnieliśmy o tym zwycięstwie, można powiedzieć, bo przyćmiuje Grunwald z jednej, a Bitwa Warszawska z drugiej strony. Natomiast na cześć właśnie tego zwycięstwa ustanowił papież święty w XVII wieku święto dziękczynienia za zwycięstwo chocińskie, które odmawiamy zawsze 10 października z tytułem i z odpowiednimi modlitwami. Jest oczywiście wtedy też odpowiedni formularz mszalny na to święto z brewiarzem, z prefacją ku czci Trójcy Przenajświętszej, bo cześć Trójcy Przenajświętszej została wtedy przed Mahometanami obroniona. I oczywiście ten wizerunek cudowny Matki Boskiej Różańcowej, Królowej Różańca Świętego w kaplicy u dominikanów jest tym, który przez wieki był jednym z najważniejszych, można powiedzieć, w Polsce. On też nie był bardzo długo ukoronowany, bo w roku dopiero 1921 się to stało. Jednak tam bardzo często składano wodę. W czasie potopu szwedzkiego jeden z żołnierzy szwedzkich próbował wykraść ten wizerunek i go znieważyć, by lud krakowski nie gromadził się i lud polski nie gromadził się wokół tego wizerunku. Szwed padł porażony, zobaczył, nie wiadomo dokładnie co zobaczył, ale stracił przytomność i został sparaliżowany. Przeniesiono go żeby go wyleczyć i poprosił on kapłana katolickiego, by na jego ręce złożyć wyznanie wiary katolickiej, wyrzec się herezji luterańskiej, wyrzec się wszystkich błędów i zmarł wkrótce zaopatrzony sakramentami świętymi jako katolik. A pochowano go właśnie pod posadzką kaplicy właśnie Matki Boskiej Różańcowej u Dominikanu. Wodzem, który na cześć zwycięstwa pod Chocimiem, Anna Lubomirska, matka Stanisława Lubomirskiego, zwycięskiego wodza, ufundowała klasztor dominikanek na Grudku, gdzie znajduje się również cudowny obraz Matki Boskiej Śnieżnej, nietypowy, bo ten u dominikanów jest takim typowym wizerunkiem wzorowanym na tym w Santa Maria Maggiore w kościele Matki Bożej, w Bazylice Matki Bożej Większej Rzymie. Natomiast ten u dominikanek jest dość nietypowy, jest on również wizerunkiem cudownym. Co ciekawe, na murach zewnętrznych tego klasztoru znajduje się Matka Boska zwana Szwedzką, bo ochroniła on ten klasztor przed Szwedami swego czasu. Jan III Sobieski był prawnukiem
tego wodza, który zginął pod Cezarą, którego głowę wybito na pikę, na którego grobie zresztą napisano: z Twoich kości powstanie mściciel. I po kądzieli król Jan III Sobieski był właśnie potomkiem i był tym mścicielem, który zwyciężył ponownie Turków w bitwie pod Wiedniem, ale zanim to się stało, jeszcze wcześniej w 1693 roku pokonał Turków w drugiej bitwie chocińskiej, odzyskując kamieniec, nie odzyskał jeszcze wtedy kamienica podolskiego, ale przynajmniej Turcy zostali zwyciężeni, otwarci od granic Rzeczypospolitej. Rok wcześniej, gdy kamieniec podolski padł, zawarliśmy z Turcją hańbiący pokój, który oznaczał konieczność płacenia trybutu, a więc uznania się za lenno wysokiej porty w Stambule. To wielkie upokorzenie dla katolickiego państwa i to spowodowało, że Sejm zamiast sejmikować zebrał się i uchwalił specjalne podatki na bitwę chocińską, w której wodzem był Jan Sobieski, który po zwycięskiej tej bitwie został rok później wybrany na króla i przyjął imię Jan III. Jego starszy brat Marek zginął nieco wcześniej w jednej z wojen. Obydwaj bracia kończyli gimnazjum świętej Anny w Krakowie. Jan III Sobieski zatem był tym, który po raz kolejny zwyciężył pod Chocimiem, a dzięki temu został królem i mógł zwyciężyć Turków w dwóch bitwach. Pod Wiedniem i potem pod Parkanami na pograniczu obecnym słowacko-węgierskim, która to bitwa dobiła, można powiedzieć, Turków i pozbawiła ich siły strategicznej. Musieli oni swoje wojska zwinąć i odejść głęboko w Bałkany. Co ciekawe, Marek Sobieski i Teofila Zdaniłowiczów Sobieska, a więc brat i matka Jana III Sobieskiego, zostali sprowadzeni spod Lwowa, z rodziny, z posiadłości rodowej Sobieski. Najpierw wylądowali oni we wschodniej Polsce, a później w latach 80. ich prochy sprowadzono właśnie do kaplicy Matki Boskiej Różańcowej, tam gdzie przed ołtarzem świętego Wincentego Ferreriusza zostali oni pochowani. Także Jan Sobieski z żoną Marysieńką Darkiem zostali pochowani na Wawelu, natomiast jego brat i jego matka Teofila Zdaniłowiczów są w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej. Warto zatem pamiętać o tej ogromnej sile Różańca Świętego, sile, dzięki której chrześcijanie, katolicy zwyciężali w tak wielu bitwach. Jeżeli Matka Boska Różańcowa w Fatimie, objawiając się, przedstawiła się jako Matka Boska Królowa Różańca Świętego, to jest to dla nas znak, że również to ostateczne zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi przyjdzie przez nabożeństwo do Różańca Świętego, które jest najbardziej zbliżające do tajemnicy życia Chrystusa, które okazuje w swoich 15 tajemnicach całe życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, które jest Ewangelią wcieloną w modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Królowo Różańca Świętego. Święci Anioły i Stróżowie. Módlcie się za mnie.